Tutaj na festiwalu w Krzanowicach jest reprezentowany też Racibórz dosyć mocno, między innymi za sprawą pani Karoliny Siwoń, która przywiozła tutaj dzieci i z najmniejszej szkoły w Raciborzu i z tej największej szkoły, bo z piętnastki i z Sudołu. Proszę powiedzieć, co taki udział w takim przedsięwzięciu, w takim konkursie, w takim przeglądzie daje takim młodym osobom, które muszą wystąpić i zaprezentować swoje umiejętności w takim szerszym gronie niż klasa? Dla moich uczniów jest to przede wszystkim przygoda, jest to nowe wyzwanie, ponieważ przez kilka ostatnich tygodni dziewczyny trenowały, śpiewały, by móc tu dzisiaj się zaprezentować dla szerokiej publiczności, spotkać się także z innymi koleżankami, kolegami z innych miejscowości, z innych szkół i mieli okazję wspólnie pośpiewać, pomuzykować. Myślę, że to bardzo ciekawe doświadczenie dla każdej z moich uczennic. To jest taki charakter tego konkursu specyficzny, bo są trzy gatunki piosenki, niby podobne, trochę takie łączące się, ale nieco takie klasyczne, bo harcerska czy turystyczna to trochę już zanikają. Patriotyczna jest taka rzeczywiście na czasie, teraz się dużo kładzie nacisku na niepodległość, na świętowanie tego, zaraz po 11 listopada to wszystko się odbywa. Więc jak w pani oglądzie jakby ten dobór i jakby to zebranie tych trzech gatunków muzyki, piosenki tutaj wypada właśnie w takiej formule konkursowej, festiwalowej? Ja zawsze powtarzam moim uczniom, że listopad jest takim miesiącem poświęconym pieśniom patriotycznym. Ten konkurs składał się między innymi z pieśni patriotycznych, a ja dałam dziewczętom wybór, mogły wybrać, czy ma to być pieśń patriotyczna, czy ma być pieśń harcerska. Każda z nich podjęła decyzję, ja ich oczywiście poparłam, przygotowałam, ale myślę, że i pieśni patriotyczne, i pieśni harcerskie są na tyle... Podniosłe, nie wiem, takie jakby dające taki efekt jakiegoś rozśpiewania, tak? Bo one są przede wszystkim popularne, to są trochę takie przeboje, jakby nie patrzeć, takie jakby takie zwyczajne przeboje, może nie lansowane przez jakieś wielkie stacje radiowe i muzyczne i telewizyjne, ale mimo wszystko znane w takiej, prawda, w takiej społeczności zwykłej, takim jakby oglądzie takim zwykłym, takim codziennym. Pieśni patriotyczne tutaj mogliśmy usłyszeć, wydaje mi się, w większości. Były też pieśni harcerskie. Natomiast te pieśni patriotyczne mają coś w sobie takiego, że nawet te proste melodyjnie utwory są tak przyjemne i tak ciekawe w odbiorze, że myślę, że warto je śpiewać, warto kultywować tradycję śpiewania tych pieśni patriotycznych. Tak, fajnie.